Cześć. Opowiem Wam dzisiaj o niezwykłych, ręcznie kutych nożach japońskiej marki Kasumi. Myślę tutaj o nożach VG10 Pro. Te noże przekroczyły fizyczne możliwości stali, z której zostały wykute. Dlaczego tak się stało? Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Ręcznie kute noże Kasumi VG10 Pro to coś, co wykroczyło poza znane nam dotychczas właściwości stali VG10. Jak już pewnie słyszeliście w poprzednich filmach, może powtórzę to szybciutko, marka Kasumi tworząc, naprawdę zna się na tej stali fenomenalnie, tworząc stal VG10 dla własnych potrzeb, opracowywała wszystkie parametry, które pozwalają tej stali kroić lepiej niż stal VG10 znana z tradycyjnych japońskich innych kuźni. Faktycznie marka Kasumi o stali VG10 wie wszystko. W trakcie badań nad stalą VG10 marka Kasumi określiła, że ich stal, ich proces twórczy, ich proces wytapiania, hartowania i wykuwania stali może być tak sfinalizowany, tak opracowany, że noże będą miały twardość nie 60 stopni HRC w skali Rockwella, jak to z reguły bywa przy stalach VG10, a aż 62 stopni HRC w skali Rockwella. Ta wartość 62 stopni HRC w skali Rockwella przy stali VG10 jest zupełnie zjawiskową. Po raz pierwszy na świecie marka Kasumi zahartowała noże do tak wysokiej wartości i do tak wysokiej twardości przy zachowaniu ekstremalnie mocnego, potężnego ostrza, które się nie łamie i nie pęka. To jest coś wyjątkowego. Tak jak wspomniałem, wszystkie inne stale VG10, znane obecnie z bardzo nawet doskonałej jakości kuźni, mają 60 stopni HRC w skali Rockwella. Noże VG10 Pro aż 62. Z racji faktu, że nie robimy filmów dla fachowców, metalurgów i różnych innych świrów, którzy będą dokładnie pod mikroskopem badać każdy nóż, powiem, jaka jest różnica między nożami VG10 Pro w stosunku do innych noży wykutych z linii VG10. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Znamy nasze polskie samochody. Warszawa, Syrena, duży Fiat, mały Fiat. Ok, skupmy się na małym Fiacie. Maluszek to jest kultowy samochód polski, warto o tym pamiętam, w sumie na włoskiej licencji, ale produkowany w Polsce. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Wyobraźcie sobie, że w przypadku zwykłej, klasycznej stali VG10 maluch jest doskonałym jej odpowiednikiem. Umie, co umie i nic więcej. Natomiast noże Kasumi VG10 Pro są tak zaawansowane technologicznie, że teraz musicie sobie wyobrazić malucha, który spod świateł wyprzedza BMW-ki, Mercedesy i inne super samochody i do setki rozpędza się w 3 sekundy. Tak właśnie wyjątkową różnicę stanowią noże VG10 Pro w stosunku do innych noży kutych w Japonii ze stali VG10. Prawdziwym unikatem w świecie japońskich noży kutych z japońskiej wysokowęglowej stali jest to, że noże Kasumi VG10 Pro oczywiście nie przez cały czas i nie zawsze, ale mogą nawet mieć kontakt z kością. Jeżeli taki nóż służyłby do wykrawania mięsa od kości, służyłby do zadań, które będą polegały na wykrawaniu mięsa od kości, na trybowaniu, na luzowaniu mięsa, jeżeli taki nóż trafi w kość, nie złamie się i nie pęknie. To jest naprawdę zjawiskowa kwestia. Stal VG10 naprawdę doprowadzona do swojej ekstremalnej twardości 62 stopni HRC w skali Rockwella potrafi coś takiego, co większa grupa nawet doskonalszych i ostrzejszych czy nawet twardszych japońskich noży nie potrafi. Więc tak jak mówię, kontakt z kością, z chrząstką nie jest dla tego noża zabójczy. Niemniej oczywiście o tym musicie pamiętać, że nie są to noże masarskie, nie są to noże dla przemysłu mięsnego. Noże Kasumi VG10 Pro to bardzo specyficzny produkt. Tutaj nie mamy żadnych warstw, żadnego damasceńskiego dziweru wielokrotnie skuwanej stali. Noże z tej linii to prawdziwy, klasyczny monoblok. Chodziło właśnie o to, aby ten nóż przy tej niezwykłej twardości stali 62 stopni HRC w skali Rockwella był ekstremalnie ostry, ekstremalnie mocny i aby był maksymalnie praktyczny. Więc tak jak mówię, coś niesamowitego, monoblok, który ostrością przewyższa niektóre noże skuwane ze stali wielowarstwowych. Ostrość naprawdę perfekcyjna, naprawdę niesamowita. Taki nóż w warunkach domowych można mieć ostry, w zależności oczywiście od tego, jak dużo i często się kroi, na jakich deskach.
taki nóż może być ostry nawet do 3-3,5 miesiąca, więc naprawdę coś niesamowitego. Linia Kasumi VG10 Pro dedykowana jest nawet zawodowym kucharzom. Świadczy o tym rękojeść, którą tutaj wykonano z tak zwanego sztucznego marmuru. Mocne, potężne tworzywo, odporne na kwasy i zasady, jest tak wyprofilowane, aby nawet po wielu godzinach pracy dłoń, ręka się nie męczyły. To raz. Druga kwestia. Sztuczny marmur, tak przepięknie nakrapiany, z pięknym mozaik pinem tutaj na końcu rękojeści, jest obmyślony jako właśnie materiał dla ludzi krojących dużo, często w takim nawet bardzo dużym pośpiechu, tak jak to właśnie wygląda w kuchni zawodowej. Mianowicie sztuczny marmur, to tworzywo jest odporne na kwasy, zasady, na wilgoć, to raz. A druga kwestia, jeżeli ktoś będzie miał krojący mokrą dłoń bądź śliską, tłustą dłoń, to tutaj ten nóż z tej dłoni się nie wyśliźnie, nie wyleci. Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy szukają wśród noży japońskich noży do pieczywa. Marka Kasumi jest jedną z niewielu obecnie tworzących doskonałej jakości noże, które opuszczają Japonię, która jeszcze produkuje noże do pieczywa. W linii Kasumi VG10 Pro również taki perfekcyjnie ostry nóż do pieczywa się pojawia. I na koniec kilka informacji o użytkowaniu, przechowywaniu oraz konserwowaniu noży Kasumi VG10 Pro. Zwróćcie uwagę, fantastycznie tego typu stal wysokowęglowa trzyma się na pulpitach magnetycznych bądź na magnetycznych listwach. I to jest naprawdę rewelacyjny sposób przechowywania takich noży. Warto uważać przy blokach szczelinowych, ponieważ jeżeli wsuwalibyście takiej do wysokiej klasy noże japońskie w szczelinowy blok, na pewno istnieje ryzyko, że klinga tnąca będzie szorowała po jakimś materiale, po drewnie, po porcelanie, po szkle, metalu. Różne te bloki są wykonane z różnych materiałów. Więc tak jak mówię, listwy magnetyczne, pulpity magnetyczne, świetne do przechowywania. Noże Kasumi VG10 Pro są nożami nierdzewnymi, niemniej muszą zawsze być myte ręcznie. Nie możecie ich wstawiać do zmywarki. Pamiętajcie o jednym, tak jak mówiłem, te noże, gdy trafią na jakąś kość, na jakąś chrząstkę, poradzą sobie z nimi, ale nie są to noże do rąbania kości, do krojenia mrożonek. Na to musicie zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o kwestie ostrzenia, na pewno warto używać do ostrzenia noży Kasumi VG10 Pro kamieni syntetycznych bądź kamieni ceramicznych o różnych gradacjach. Na pewno warto mieć zapas kamień 1000, 3, 8000. To są takie najbardziej popularne kamienie, które pozwolą zachować perfekcyjną ostrość na bardzo długi czas takiego noża. Jeżeli takie noże byłyby bardzo mocno stępione, klinga byłaby lekko już poszarpana, podniszczona, można oczywiście naprawiać ją kamieniami o niższych gradacjach od 200 do 800 gritów. Tego typu nożami musicie kroić na dobrej jakości deskach z drewna. Nie kupujcie desek w markecie za parę, paręnaście złotych, ponieważ to drewno jest słabo wysezonowane, dosyć miękkie i będzie Wam dosyć szybko i mocno tępiło japońskie noże. Zresztą, jeżeli kroilibyście takim nożem na deskach z tworzywa sztucznego, efekt będzie identyczny. Używajcie desek dębowych, jesionowych, bambusowych, z drewna tekowego bądź jakichś innych lepszych gatunków drewna po to, aby zachować ekstremalnie długi czas tą fantastyczną ostrość takiego noża.